Ja myślę, że człowiek ma wiele pasji. Nam się to skrystalizowało w stronę żeglowania. Nie chciałbym powiedzieć, że to jest nasza jedyna pasja. Kasia ciągnie do góry. Tym niemniej mieliśmy okazję przeżyć pół roku na morzu i była to pasja. Ten czas to była pasja. 2 miesiące przed wypłynięciem dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w ciąży i że będziemy płynąć w trójkę. Chociaż ta trzecia osoba nie będzie wpisana na listę załogi. I to był powód, dla którego mocno przeorganizowaliśmy swoje myślenie o tej podróży, organizację też tej podróży, ale chyba największym sukcesem jest to, że wypłynęliśmy i że szczęśliwie wróciliśmy. Staraliśmy się na bieżąco naprawiać. To były rzeczy raczej nieprzewidywalne. Raczej każda jakaś awaria, potrzeba naprawy. To było jakieś nowe doświadczenie, nieraz poznawanie czegoś od zera. Myślę, że bardzo wiele się nauczyłem przez te pół roku. Bardzo wiele nam pomogły osoby, na które w świecie żeglarskim, wśród ludzi, którzy pływają, że tak powiem, na swoim domu, bo tak to było też i w naszym przypadku, można zawsze liczyć. Po prostu ich nie było. Nie da rady. Kasia na szczęście była tutaj bardzo miłosierna, nie miała jakichś takich pomysłów odjechanych. Bardzo miała ciągoty na oliwki. Ale to można było łatwo zorganizować, takie zapasy były. Myślę, że nie, że to wszystko jest zasługą też Stasia i tego, że jeśli chodzi o jakiekolwiek manewry portowe, czy później jeśli chodzi o śluzowanie, to praktycznie każdą rzecz wcześniej mieliśmy w miarę tak obgadaną, że wiedziałam, co mam robić. Stasiu też starał się jakby zabierać mi z rąk rzeczy, które mogłyby się źle skończyć dla maleństwa. Wiadomo, że czasami były sytuacje, w których się nie przewidzi. Bardzo cenne było to, że ja wiedziałem, że zawsze mogę z drugiej strony liczyć na prawdziwą odpowiedź. To znaczy, że Kasia nie powie mi, że zrobi coś, czego nie będzie się czuła na siłach zrobić. I miałem kilka razy odpowiedź, na mnie nie licz, nie dam rady. Zbawienny wpływ polega na tym, że to maleństwo jest stymulowane. Jest ruch. Dużo jodu. I bardzo dużo jodu. Pozytywny tryb życia. No bo człowiek jednak, doświadczając tej całej natury, przygody, piękna, dla kobiety, jest optymistyczny, nie? I to jest niesłychanie ważne. Teraz urodził nam się 3 tygodnie temu syn i ta ciąża była całkowicie inna. To zależy, jaki ma później kontakt z tym morzem. Na początku, po narodzinach, wyraźnie widziałem, że Magdę trzeba inaczej huśtać. W ogóle nie funkcjonowały takie rzeczy tu przy piersi. Magdę trzeba było tak. I ona wtedy usypiała. I to tak trwało 3 tygodnie swobodnie. Druga rzecz też dźwięki, które zapamiętała. Czasami słyszałem, że dzieci pamiętają w ciąży suszarkę do włosów. I tak jest chyba na lądzie. Na morzu jest inaczej. Magda pamiętała silnik dwucylindrowy, bo miała go przez 1,5 miesiąca, kiedy płynęliśmy tymi kanałami i w wielu innych momentach. I to ją uspokajało w ogóle. Były takie, tak, były. To znaczy, kiedy pod Syrakuzami mieliśmy przygodę z tymi kamykami, to wtedy był moment, kiedy ja byłem pełni świadom, że to może być koniec. I teraz jest tylko kwestia tak to wszystko poorganizować, żeby się, że tak powiem, bezpiecznie znaleźć na brzegu. Drugi moment to był maszt zwalony. Wtedy była jasna dla mnie informacja, że możemy nie wrócić do domu z masztem, tylko jacht może zostać w Holandii, a my będziemy wracać autobusem albo pociągiem. I później się będziemy martwić, co z tym wszystkim, bo już nie będzie czasu. To chyba były takie 2 najmocniejsze momenty. Myśmy się poznali w Rzymie podczas 2000 roku na Światowych Dniach Młodzieży. No i też jakoś tak czuliśmy, że jesteśmy trochę z tego pokolenia, identyfikowaliśmy się. I Kasia była zaangażowana w duszpasterstwie, ja byłem zaangażowany w duszpasterstwie. I jakby naturalną koleją rzeczy, jest to postać, której zawdzięczamy coś. To jest śmieszne, co teraz powiem, ale argument, jakim powiedziałem Kasi, że mam pomysł na nazwę łódki, mówię, nazwiemy ją JP2, JP2, to fajnie brzmi, w każdym języku będzie pasować, tak jak to powiedziałem, ale myślę, że to miało też jakiś głębszy wymiar, zobowiązywało
było bardzo ciepło przyjmowane, szczególnie na Wodach Włoskich. Mieliśmy taki proporzec też pod lewym salingiem z Janem Pawłem. No i myślę, że on się też tą łódką trochę opiekował, powiem szczerze, w tych różnych okolicznościach. Chociaż to są zawsze takie subiektywne odczucia. Ci Holendrzy, których poznaliśmy, powiedzieli, ja wiedziałem, że wy jesteście z Polski. Tylko Polak mógłby tak łódkę nazwać. Ja bym to opisała jako szaleństwo. Tak? Ty mnie zaskoczyłaś. Nie wiem, ja mam trudność, przyznaję, ja mam trudność, żeby coś powiedzieć. Nie, dla mnie to była jednak taka podróż macierzyńska jednak, mocno. To jest dobry czas chyba na to pytanie. Najtrudniejszy był powrót tak naprawdę, bo wtedy widzieliśmy, jak bardzo się zmieniliśmy podczas tego rejsu. Jak wiele właśnie doświadczyliśmy dobra, pozytywu, piękna. I jak bardzo daleko... Jak codzienność jest od tego daleka. Tak, codzienność, ale też nasze rodziny, które mogły to poznawać tylko z naszych relacji, czy tam rozmów telefonicznych. To były dwa różne światy całkowicie. Niekiedy. W człowieku zostaje bardzo wiele inspiracji. Myślę, że szereg z nich gdzieś tam się zakopuje. Jakby w ostatnim czasie dostrzegam, że one wychodzą, że one się nie zatraciły. Myślę, że możemy powiedzieć z jakimś pełnym przekonaniem, że z takimi pragnieniami, które myśmy zrealizowali, no jest tak, że trzeba na nie nawet uważać, bym powiedział. Co się może wydarzyć? Czasami spotykałem się z ludźmi, którzy mówili o czymś w sferze takich zupełnych marzeń i wiedziałem, że to się nigdy nie zrealizuje, dlatego że jakby nie przyświecała temu żadna elementarna wiara. A kiedy się zaczyna jakieś drobne, małe kroki ku temu robić, to człowiek musi uważać, bo to się stanie. I może to go zaskoczyć, może go to nawet przytłoczyć. Mi się wydaje, jeśli chodzi o nas w ogóle, że u nas to jeszcze zaowocuje. Ja na początku to miałem wrażenie po powrocie, tak świeżo, to była super inwestycja w małżeństwo. W to, żeby się w ogóle poznać, w rodzinę. Super, że to zrobiliśmy. Mnie osobiście uwolniło to od pieniędzy, które wcześniej, na początku jakby swojej kariery zawodowej, tylko gromadziłem. I trochę funkcjonowałem na zasadzie takiego szablonu. Zbieramy na mieszkanie, na to. Jakiś taki materializm we mnie był mocny. Ta podróż zdrenowała to zupełnie. Wróciliśmy na zerze. Mieliśmy tylko łódkę, którą mogliśmy sprzedać. No to jest Madzia właśnie. To jest Madzia. Madzia, to był młodszy członek załogi. Mieli się ufiefrałać. Madzia nic nie powie. Madzia widzi lampę.